prawa pięta do przodu, potem ta sama noga idzie do boku po skosie na palce, znowu wraca piętą tutaj i tu samo z lewą nogę. Lewa pięta do przodu, raz, tak, cztery, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Niech mi ktoś powie, co ja tu w ogóle robię. Zapisałem się na te zajęcia po pijaku przez internet, a że zapłaciłem za nie sporo, to żal chociaż raz w miesiącu nie przyjść, w imię zasady, że a nuż się człowiek czegoś nauczy. No ale nauczyć się niestety nie umiem, bo jestem arcy nieskoordynowany. Podobno taniec to język ciała, który zna każdy i który wręcz trzeba uprawiać, bo człowiek tańczący jest szczęśliwy. Czy więc całe moje narzekactwo życiowe i powolne opadanie w depresję potrzydziestkową można wytłumaczyć po prostu tym, że nie napierdalam codziennie z rana makareny? Ach, jakie to byłoby proste. Ale staram się, próbuję, gibam się i macham tymi swoimi spuchniętymi racicami jak tylko umiem najlepiej. To jebane lustro ma pomagać w nauce, a mnie tylko zniechęca, bo widzę jak koślawe i brzydkie jest moje ciało w ruchu. Bo ja lubię siebie tylko pod kocem, taka jest prawda. A jej to przychodzi jakby od niechcenia. Ja wiem, że za tym stoją lata treningów i poświęcenia, ale ta lekkość, z jaką ludzie potrafią się poruszać, strasznie mi wkurwia i zasmuca, bo też bym tak chciał. A jej teksty wcale mi nie pomagają. Ważne, żeby się nie poddawać. Taniec jest naturalnym językiem ciała. Musisz się po prostu odblokować. Póki co, to jesteś tak na poziomie, no, trzecia klasa. Podstawówki oczywiście. Wiesz co, no trudno będzie coś uprościć, bo ten taniec ma tylko trzy kroki. No ale spróbujemy. Mogę coś spytać? Przepraszam, że tak osobiście, ale czy ty byłeś kiedyś sparaliżowany? Miałam już raz jednego takiego ucznia jak ty. Także spokojnie, wiem co robić. Co prawda, on nie miał nóg, no ale... I czemu te kroki, kurwa, są zawsze liczone do trzech, czterech czy tam sześciu? I jakieś takty, i powtarzania, i układy, ja nic nie rozumiem z tego, a przecież to brzmi banalnie. Jakbym miał prawko i mnie wzięli na kontrolę jakąś, żebym poszedł po pasach, to by mnie zawinęli chyba od razu, bo i tego bym nie umiał. Gdzie te czasy, że tańczyło się każdy sobie jak umie na szkolnej dyskotece i było wesoło, a teraz jedyne co uprawiam to bezruchodans pod ścianą? Fani Tytusa będą wiedzieć o co chodzi. O, ta też jest dobra. Czarny łabędź, żeś jego mać. Wannabe balerina, która zawsze ma jakieś inspirujące cytaty na temat tańca. Oczywiście te frazesy, raczej wysrywy, brzmią jak żywcem wyjęte z Instagrama z profili motywacyjnych. Ale muszę jej przyznać, że ma skubana talent do zapamiętywania tych wypocin. O tańcu nie da się pisać. Taniec trzeba tańczyć. Kiedy tancerz tańczy, ziemia pod nim jest święta. Możesz tańczyć wszędzie, jeśli tańczysz sercem. Taniec jest ukrytym językiem duszy. W tańcu możesz sobie pozwolić na luksus bycia sobą. No czujecie to? W tańcu możesz sobie pozwolić na luksus bycia sobą. No wow, czyli jak chujowo tańczę i jestem grubym bączkiem kręcącym się po sali, to wtedy jestem sobą. No to by się akurat zgadzało. Najgorsze na tych zajęciach są takie creepy, co przychodzą tylko w jednym celu. Pomacać za darmożkę kobiece ciało, albo po zajęciach zaprosić na kawę, a w międzyczasie rzucać jakieś cringe'owe teksty. Wiecie, tacy panowie po 40, już nie stulejarze, ale już rozwodnicy, którym coś w życiu nie pykło. Ale chuć wciąż grzeje w lędźwia i trzeba ten piec jakoś wyciszyć. A w efekcie tych swoich podchodów wychodzą z sali jeszcze bardziej nagrzani niż przedtem. Tak się rodzą predatorzy właśnie. Widziałem, jak robisz szpagaty. Dziewczyno, jakie ty masz możliwości! Ja bym ci z chęcią pokazał, do czego jesteś zdolna. Nawet nie wiesz. Ja wiem, że najlepiej nie tańczę, widzę, nie? Ale ja nie jestem dancer, ja jestem jebaka bardziej taki, wiesz. Wiesz, ja słyszałem, że miłość można znaleźć w każdej sytuacji. No ale nie spodziewałem się, że podczas tańczenia. Pani się nie przerazi, jak podczas wolnego tańca będzie u mnie czuć trzecią nogę. To jest normalne w takich sytuacjach. O, obudził się kolega. Spokój.
No, muszę powiedzieć koleżance, że koleżanka bardzo, bardzo ładnie pachnie. Taką trochę kopulacją, tak mi się kojarzy. Taki pocik fajny. No i zobacz, prowadzę cię jednym paluszkiem, a pomyśl, co mógłbym zrobić dwoma. Albo trzema. I tak dalej, i tak dalej. Najgorzej, jak się faktycznie fajna dupa trafi. Nawet ta od baletu, ale przecież musiałbym sobie amputować już wszystkie moje resztki godności osobistej, żeby podczas tańca podejść i pierdolić takie farmazony. Dobra, nieważne. Wiecie, ja do samego tańca nic nie mam. Bo od kiedy człowiekowi coś tam świtało w głowie, to łapami machał nad ogniskiem w kółku i dobrze się bawił. Ale ja jakoś nie umiem. Blokada straszna, bo mam wrażenie, że jeden występ w klubie odpalę się na całość i będę na bumerangach połowy stolicy. No więc dalej, raz w miesiącu przychodzę tutaj i robię z siebie debila sam przed sobą, bo jak mówiłem, po prostu żal mi hajsu. No i po cichu liczę tam jednak, że ta baletnica też przyjdzie. Może kiedyś, jakoś tam zagadam, zobaczymy. Bo do tanga trzeba dwojga, nie?